Cześć, witaj się Twój Multiguru. Parę takich pytań mi naszło w jednym temacie, a mianowicie pojawia się na Multim słowo obecnie, prawda? I masz na przykład pytania typu nigdy w życiu nie czułem się lepiej niż obecnie. Dawniej miałem lepszy apetyt niż obecnie. Obecnie nie mam żadnego hobby, prawda? Czyli twórcy tutaj użyli jednego słowa i zastanówmy się, o co chodzi z tym nigdy w życiu nie czułem się lepiej niż obecnie. Czy masz odpowiedzieć tak, czy nie? No, teoretycznie idziesz na multi i masz się tak czuć wspaniale, jak nigdy w życiu, prawda? Także nigdy w życiu nie czułeś się lepiej niż obecnie, niż dzisiaj w trakcie multiego. Być może nawet przy niemiłym psychologu, czy pomimo tego, że jesteś zestresowany. Jeżeli masz jakąś inną koncepcję odpowiedzi na to pytanie, to serdecznie Cię zapraszam do komentarza. Natomiast dawniej miałem lepszy apetyt niż obecnie. No, też ciekawe pytanie, czy jeżeli się obecnie odchudzasz, prawda, no to możesz mieć gorszy apetyt niż dawniej. No ale z drugiej strony dobry apetyt świadczy czasami o dobrym zdrowiu. I obecnie nie mam żadnego hobby. No ja na przykład w tej chwili nie mam żadnego hobby. Chociaż miałem wiele hobby, przez całe życie zbierałem zapałki, zbierałem monety. Interesowało mnie ogrodnictwo i pewnie jakieś inne rzeczy. No, no może mam hobby jednak, bo trochę interesuje mnie filmowanie, ale czy to aż takie hobby? Robię to bardziej tak trochę biznesowo nawet, żeby przekazać taką informację jak ta w tej chwili, żeby obecnie Ci przekazać informację. Także masz trzy pytania do wyboru. Jeżeli masz jakąś fajną koncepcję, jak na te pytania odpowiedzieć, zrób to oczywiście w komentarzu do tego wideo. Obecnie już trochę nie mam siły dźwigania mojego aparatu fotograficznego z dość dużym obiektywem. Natomiast jeżeli dopiero obecnie dołączyłeś do mojego kanału, tutaj masz kliknięcie w guzik subskrypcji, oczywiście jakby to powiedzieć, z zaliczeniem dzwoneczka, żebyś dostawał powiadomienia, lub jeżeli jesteś weteranem, to obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętego tematu multiego. Jeżeli oglądasz już filmik poza premierą, komentarze poniżej.